Rekolekcje, oddanie 33 z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Dzień 17. Poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Naród Totus Tuus. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie. Królowa Polski. Maryja została ogłoszona oficjalnie królową Polski poprzez śluby złożone 1 kwietnia 1656 roku przez króla Jana Kazimierza. Przyczyniło się do tego widzenie Matki Bożej, które otrzymał włoski jezuita sługa Boży ksiądz Giulio Mancinelli. Miało to miejsce 14 sierpnia 1608 roku. Podczas żarliwej modlitwy Matka Boża ukazała się zakonnikowi, mówiąc: Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam. Ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Ja jestem królową Polski, jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj mnie nieustannie, a ja będę ci zawsze tak jak teraz miłosierną. Ojciec Giulio zwrócił się wtedy do Polaków z następującym apelem: Maryja was uratuje. To pani Polski. Jej się poświęćcie, jej oficjalnie się ofiarujcie, ją królową ogłoście, przecież sama tego chciała. Tak też uczyniliśmy. Z nauczania ojca Wenantego, od Boga zależą losy narodu, więc naród winien być świętym, aby pozyskać łaskę i błogosławieństwo Boże. Miłować mamy Ojczyznę, bo Pan Jezus tak rozkazał. Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus, Bóg i Pan nasz zostawić nam swoim testamentem raczył: jedno, abyśmy się wspólnie miłowali, drugie, abyśmy pokój między sobą i zgodę świętą zachowali. Jedno z drugiego pochodzi i płynie. Miłość rodzi zgodę, a bez zgody miłość być nie może. Miłość ku bliźnim, im jest szersza, tym jest lepsza. Wezwanie dnia. Wszystko to, co niebo mówi nam o Maryi, można by ująć w słowach pana Jezusa: To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Z ewangelii świętego Jana. Czy Maria może stać się dla nas, Polaków, w sposób realny i konkretny przyczyną naszej radości? Czy może stać się dla ciebie przyczyną radości? Jako naród słyniemy raczej z narzekania, czy przez miłość do Maryi możemy to zmienić i zacząć słynąć z pogody ducha i radości, która jest radością dzieci kochających swoją matkę. Jeśli chcesz, postanów dziś sobie w sercu pielęgnować radość z bycia dzieckiem Bożym, radość z bycia dzieckiem Maryi, radość z bycia katolikiem i radość Zbycia Polakiem. Uciesz się dzisiaj z tego, kim jesteś, i niech ta radość ogarnia cię coraz bardziej. Niech promienieje, niech zaraża, niech zdobywa duszę. Niech dzieje się tak tym bardziej, im bardziej świat wokół Ciebie pogrąża się w ciemności i smutku. Niech Twoja radość rozświetli rozpacz świata. Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam radujcie się z listu do Filipian. Świadectwo z rekolekcji oddanie 33. Jestem bardzo szczęśliwa. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tych 33-dniowych rekolekcjach. W ubiegłym roku oddałam się Jezusowi przez Maryję w podobnych rekolekcjach na podstawie traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Zauważyłam, że ich owocem jest wewnętrzne oczyszczenie i ukazywanie mi przez Matkę Bożą różnych sfer mojego życia, które wymagają nawrócenia. Nie rozumiałam, jak żyć oddaniem na co dzień. Na pomoc przyszła moja mama, Maryja, i natchnęła Was do przygotowania ogólnopolskich rekolekcji, w których znalazłam wszystko, czego szukałam. Patriotyzm mocno wybrzmiewa w moim sercu. Bardzo kocham naszą Polskę, więc ucieszyłam się, że w treściach rekolekcji znalazły się też teksty o miłości Maryi do naszej ojczyzny. O tym, że chce być naszą królową. Dziękuję za przypomnienie treści jasnogórskich ślubów narodu. Zapisałam sobie to, co przyrzekaliśmy Matce Bożej, aby do tego wracać i te śluby wypełniać. Ilość uczestników tych 33-dniowych rekolekcji mówi sama za siebie. Moim zdaniem, to jest iskra, która rozpala naszą ojczyznę. Arka była w Biblii schronieniem, a kto się w niej schronił, został uratowany. W obecnym czasie taką arką jest dla nas Maryja, a całkowite oddanie się jest wstąpieniem do arki. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję i zostańcie z Bogiem. Bóg Wam zapłaci za wszystko. Aga. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele, stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś panie tego sługę twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko Maryjo, Pani Kalwaryjska. Pragnę być cały twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie. Wszystko, czym jestem, oraz całą moją rodzinę. Najlepsza matko, chroń mnie i moich bliskich od złego, uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji, oddanie: 33 z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.wenant.pl.